Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Witaj na moim kanale. Witaj ponownie, jeżeli tutaj zaglądasz. Wiedz, że jestem Ci bardzo wdzięczna za to, że tu jesteś. Wiedz, że jest to dla mnie bardzo wyróżniające i bardzo się cieszę. Każda obecność, jaka jest gdzieś w mojej przestrzeni, naprawdę napawa mnie wielką radością. I z wdzięczności za to, że od czasu do czasu tu zaglądasz, bądź jesteś tu po raz pierwszy. Czasami wypuszczam takie wideo, które mają być takim wyrazem właśnie mojego dziękuję w Twoją stronę. Dziś przygotowałam medytację. W moich materiałach dostępnych do pobrania, i one są pod opisem tego filmu, są też darmowe medytacje i praktyka tantryczna. Zachęcam Cię do pobrania, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłaś bądź nie zrobiłeś. Jest tam też wersja dla mężczyzn. Natomiast dzisiejsza medytacja jest dla kobiet. Dla kobiecego ciała, dla tego, jak się czujesz w swoim ciele. Moja droga, kochana siostro, mam nadzieję, że wyciągniesz z tego coś, co jest dla ciebie bardzo wartościowe. Jeśli prowadzisz samochód, to zatrzymaj się gdzieś na poboczu. Upewnij się, że twoja przestrzeń jest spokojna, że nic ci nie przeszkadza i nikt ci nie przeszkadza. Jeśli jeszcze nie jest spokojnie, to wciśnij pauzę i postaraj się o to, żeby Twoi domownicy, Twoi bliscy po prostu zapewnili Ci ten moment tylko dla Ciebie. Tylko Ty i Ty. Nobody else. I jeżeli się na ten moment krępujesz, bo nie masz takiego wolnego miejsca, to wyznacz dla siebie taki czas, taką przestrzeń, w której będziesz mogła faktycznie skorzystać z tej medytacji. To jest jedna z praktyk, jaką prowadzę bardzo regularnie na moich warsztatach grupowych, gdzie ta kolektywna energia kobieca, ta grupowa energia jeszcze zasila dodatkowo intencje takich medytacji. Widzę rezultaty naprawdę jako wspaniałe prezenty dla mnie, jako obserwującej, prowadzącej w procesie te cudowne istoty, które są chętne do tego, żeby się poddać temu pod moim przewodnictwem. I jeden z takich właśnie procesów chciałabym zaoferować też Tobie, jeśli go przyjmiesz wspaniale. Jeśli nic nie poczujesz, to jest całkowicie okej. Jeśli coś Cię zirytuje, może w tonie mojego głosu, tempie wizualizacji, którą prowadzę, to tym lepiej. Serio, tym lepiej. To znaczy tylko, że coś dotykasz w sobie i to by chciało być jakoś wyrażone albo zauważone. Co najmniej zauważone. Przyjrzyj się temu. Po prostu przyjrzyj się temu. Zauważam najczęściej, że reakcje są bardzo przyjemne, ale co kobieta, to doświadczenie, więc nie mogę mówić za wszystkie. Ta medytacja też wykorzystuje techniki wizualizacyjne, odrobinę oddechowych i takie, które pobieram z terapii RTT, opartej na hipnozie. Więc wstęp będzie bardzo głęboką relaksacją. Później poprowadzę Cię przez proces emocjonalny, a potem zintegrowanie tego. I nie przedłużając, zaczynajmy. Chciałabym, żebyś usadowiła się wygodnie, żeby Ci było komfortowo, spokojnie, żebyś usiadła tak, jak siedzisz, bądź położyła się z lekko uniesioną głową, żeby Ci było wygodnie, ale nie za wygodnie, żebyś nie odpłynęła. Siedząc w swojej ulubionej pozycji medytacyjnej, bądź na krześle ze stopami na ziemi lub leżąc, chcę, żebyś położyła swoje dłonie wzdłuż ciała i oparła otwarte dłonie na udach w geście przyjmowania. I chcę w tym momencie, żebyś skupiła się na swoim oddechu. Zauważaj, jak twój wdech powoduje, że twoje płuca się rozszerzają, a twój wydech sprawia, że twoja klatka piersiowa maleje. I nabierz swojego tempa. Ale zauważaj teraz i wyznacz dla siebie, że to tempo jest trochę inne niż zwykle. Ten wdech jest pogłębiony, a wydech trochę dłuższy. I między wdechem i wydechem nie ma przerw, nie ma pauz. Powietrze faluje w tobie, przechodzi przez ciebie w kolejnych cyklach. I chciałabym, żebyś teraz zaczęła patrzeć do góry, najwyżej jak możesz, najwyżej jak tylko potrafisz, tak jak ja teraz. Najwyżej jak możesz. Możesz nawet zezować, to jest w porządku. Ale patrzysz do góry, najwyżej jak możesz i oddychasz w tym tempie. Oddychasz w tym tempie. Z każdym wdechem przyjmujesz do siebie relaksację, z każdym wydechem oddajesz jakąkolwiek emocję, jakąkolwiek presję. To ulatuje z ciebie, ten wydech, niczym złodziej.
zabiera całe napięcie na zewnątrz. I weź teraz najgłębszy wdech, jak możesz, najgłębszy, jak tylko potrafisz. Zatrzymaj pełne powietrze płuc. I z wydechem zamykasz oczy. Zamykasz oczy z wydechem. Twój oddech się normuje. Mięśnie i nerwy wokół oczu się odprężają, relaksują i zasypiają. A twoje gałki oczne wracają do swojej naturalnej postawy. I kompletnie zapominasz o pozycji swoich oczu. Skup się teraz na tym uczuciu wokół twoich powiek. Zwróć uwagę, że twoje powieki są tak zmęczone, tak ciężkie, tak sklejone ze sobą, jak gdyby do każdej rzęsy dokręcony był ciężarek. I wkrótce odkryjesz, że im bardziej byś chciała otworzyć oczy, tym trudniejsze to będzie, ale nadal zagłębiasz się w relaksację, coraz bardziej, coraz głębiej, z każdym słowem, które słyszysz, z każdym oddechem, z każdym uderzeniem serca. I to uczucie wokół twoich powiek rozlewa się na całą twoją głowę, szyję, szczękę i kark. Zwróć uwagę na skórę za swoimi uszami. To jest ten rejon twojego ciała, który spina się jako pierwszy, a rozluźnia jako ostatni. A teraz skóra za twoimi uszami jest kompletnie rozluźniona, zrelaksowana i uśpiona. I to uczucie wlewa się teraz do twojej klatki piersiowej. Relaksuje twoją klatkę piersiową, rozluźnia, odpręża. Twój oddech dzieje się w takim tempie, jak wtedy, gdy najgłębiej śpisz. Twoje serce bije spokojnie i w takim tempie, jak wtedy, gdy śpisz najgłębiej. I to uczucie wlewa się teraz do twoich ramion, przedramion i dłoni. Wszystkie mięśnie, nerwy, ścięgna i nawet kości w twoich ramionach, przedramionach i dłoniach się odprężają, relaksują i zasypiają. A ty pozwalasz sobie zanurzać się coraz głębiej w relaksacji, coraz mocniej i głębiej. To uczucie wlewa się teraz do twojego brzucha i miednicy. Krąży w twoim brzuchu i miednicy i odpręża, relaksuje, rozluźnia, usypia twój brzuch i miednicę. A organy wewnętrzne zwalniają swoją pracę i pracują w takim tempie, jak wtedy, gdy śpisz najgłębiej. I to uczucie wlewa się do twoich nóg, twoich ud, kolan, łydek i stóp. Wszystkie mięśnie, nerwy, ścięgna i nawet kości w twoich udach, kolanach, łydkach i stopach się odprężają, relaksują, zasypiają. Całe twoje ciało jest uśpione, zrelaksowane, rozluźnione, kompletnie rozluźnione, a ty sama zagłębiasz się w relaksację coraz głębiej, mocniej i bardziej. I aby pogłębić ten stan, odliczę teraz od 10 do 1, gdzie na 1 zanurzysz się najgłębiej jak do tej pory, najgłębiej jak kiedykolwiek w głęboki medytacyjny połączony ze sobą stan, gdzie na 10 zanurzasz się głębiej i na 9 zanurzasz się jeszcze bardziej i na 8 zapadasz się jeszcze głębiej, jeszcze mocniej, jeszcze intensywniej w świadomość siebie samej, w dobre i bezpieczne miejsce, gdzie jest kontakt ciebie samej z tobą samą. I na 7 zapadasz się głębiej, dryfujesz dalej, płyniesz dalej. Na 6 zanurzasz się jeszcze głębiej, jeszcze mocniej, jeszcze intensywniej w świadomość swojego ciała, w kontakt z każdym elementem ciebie, każdą emocją, doświadczeniem, każdym potencjałem, aspiracją. Robisz kolejny krok i jesteś już na 5, jesteś w połowie drogi i już teraz zauważasz, że jesteś głęboko rozluźniona. Głęboko odprężona i wciąż z gracją, łatwością, delikatnością idziesz głębiej. Na 4 zapadasz się bardziej. I na 3 zanurzasz się jeszcze mocniej i jeszcze bardziej. I na 2 zapadasz się jeszcze bardziej i jeszcze głębiej. I na 1 za chwilę, gdy usłyszysz kliknięcie, z każdym takim kliknięciem i dreszczem, jaki cię przejdzie, będziesz zapadać się jeszcze głębiej i jeszcze mocniej. Zatem na 1 zanurzasz się głęboko. Zapadasz się głęboko. Zapadasz się jeszcze głębiej i jeszcze dalej. Z każdym dreszczem, który przez ciebie przechodzi, słowem, które słyszysz, uderzeniem serca i kliknięciem. Zapadasz się jeszcze głębiej, jeszcze mocniej i jeszcze dalej. I będąc w tej pozycji, w tym miejscu, w tej przestrzeni, masz kontakt ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoim cudownym, wspaniałym ciałem. I masz kontakt z jego energią. Widzisz teraz i rozumiesz je lepiej. Ono jest twoim domem,
Twoje ciało ma swoją energię, ma swoją mądrość, swoją inteligencję, a teraz jesteś z nim połączona. Teraz możesz z nim porozmawiać. Teraz skupiasz się na swoim ciele. I zauważaj teraz, że potrafisz wejść z nim w kontakt, w świadomy, niezwykły kontakt, jak gdyby twoje ciało było zupełnie odrębnym człowiekiem. I wyobrażasz sobie teraz tę osobę, którą naprawdę bardzo kochasz. Może to jest twoje dziecko, może to jest twój partner lub partnerka, może to jest twój rodzic, może to jest twój pupil. Ale wyobrażasz sobie tę osobę lub ten element twojego życia, który darzysz miłością. I to uczucie miłości czujesz w swojej klatce piersiowej. Chcę, żebyś skupiła się teraz na swojej klatce piersiowej. Bo tutaj czujesz tę miłość. Nadaj jej kolor. Jaki ma kolor? Nadaj jej kształt. Jaki ma kształt? Wyczuj, czy to jest intensywne, czy to jest słabe. Tylko ty to czujesz. To jest twoje doświadczenie, ale czujesz je. Z twoim wdechem to uczucie się rozszerza w twojej klatce. Z twoim wydechem obejmuje całe twoje ciało. Całe twoje ciało jest objęte tą miłością, którą wzbudziłaś w swojej klatce piersiowej. Bierzesz kolejny wdech i z twoim wydechem ta miłość rozlewa się na całe pomieszczenie, w którym jesteś. I bierzesz kolejny wdech. I z twoim kolejnym wydechem ta miłość rozlewa się na cały budynek, w którym jesteś. Na całą przestrzeń, w której jesteś. Bierzesz kolejny wdech. I z twoim kolejnym wydechem ta miłość rozlewa się na całą ulicę, na której jesteś. I obejmuje wszystkie istoty, zwierzęta, rośliny, ludzi, którzy są na tej ulicy. Bierzesz kolejny wdech. I z twoim wydechem ta miłość obejmuje całą miejscowość, w której żyjesz. Wszystkie zwierzęta, rośliny i ludzi. Bierzesz kolejny wdech. I z twoim wydechem ta miłość obejmuje cały kraj, w którym żyjesz. Możesz go sobie wyobrazić jak punkt na mapie, jako flagę, jako symbol. Cały ten kraj objęty jest tym kolorem miłości, który czujesz. Bierzesz kolejny wdech. I z twoim wydechem ta miłość rozlewa się na całą planetę, na której żyjesz. Cała planeta otoczona jest bańką miłości, tego koloru, który stworzyłaś w swojej klatce piersiowej. Wszystkich ludzi, każdą roślinę, każde zwierzę, każdą istotę okrywasz teraz swoją miłością. Każdy, kto do ciebie przyjdzie, każda sytuacja, którą przyciągniesz, ma tę barwę w tym momencie. I zwracasz się teraz ku sobie, zwracasz się ku swojemu ciału. I w tym momencie, w tej chwili wyobrażasz sobie, że wychodzisz ze swojego ciała jak z płaszcza i stajesz naprzeciwko niego. Twoje ciało stoi naprzeciwko ciebie, a ty stoisz naprzeciwko niego i patrzysz na to swoje ciało. Ono patrzy na ciebie, wprost w twoje oczy, a ty patrzysz na nie. Patrzysz na te oczy, patrzysz na te usta, na tę szyję, na te włosy, na te ramiona, ręce, dłonie, paznokcie. Dekolt, piersi, brzuch, biodra. To ciało się odwraca. Widzisz jej kark, plecy, pośladki, uda. To ciało znowu się odwraca i patrzy na ciebie, a ty widzisz jej kolana, łydki i stopy. Nawet paznokcie od stóp. Co widzisz, gdy patrzysz na to ciało? Jak ono patrzy na ciebie? Co wyczuwasz ze strony swojego ciała? Tęsknotę? Miłość? Gniew? Oburzenie? Wdzięczność? Radość? Co widzisz? To jest twoje doświadczenie. To, co widzisz, tak jest okej. Co czujesz, gdy to widzisz? Co czujesz? Chcę, żebyś wyobraziła sobie teraz, że twoje ciało robi krok do ciebie i wyciąga do ciebie dłonie w otwartym geście, jak gdyby chciało, żebyś położyła swoje dłonie na dłoniach tego ciała. Kładziesz swoje dłonie, swoje energetyczne dłonie na dłoniach tego ciała. Trzymacie się za ręce i ono patrzy na ciebie. I to ciało, które ma w sobie twoją esencję, zaczyna do ciebie przemawiać. Hej, ja jestem twoim ciałem. Ja jestem twoim domem.
Ja jestem dobre. Gdyby nie ja, to niczego byś nie doświadczyła. Nie widziałabyś, nie słyszała, nie czuła. Nie mogłabyś tworzyć poprzez swoje dłonie. Nie mogłabyś nikogo i niczego objąć, gdyby nie te ramiona. Nie przemieszczałabyś się z miejsca na miejsce, z sytuacji w sytuację, z przestrzeni na przestrzeń, gdyby nie te nogi. Nie mogłabyś kochać, gdyby nie to serce. Nie mogłabyś czuć, gdyby nie to serce. Gdyby nie ja, to nie mogłabyś w ogóle się komunikować z ludźmi, gdyby nie twoje usta. I dlaczego tak o mnie myślisz czasami? Dlaczego tak o mnie myślisz? I w tym momencie, w tej chwili, twoja świadomość cofa się do tego momentu, tej chwili, tej sytuacji, gdy się urodziłaś, gdy byłaś malutką dziewczynką, gdy byłaś niemowlęciem. I widzisz to niemowlę przed sobą. To niemowlę, całkowicie spójne ze swoim ciałem, głęboko sensualne, poznające świat poprzez zapach, dotyk, poprzez wrażenia smakowe, wizualne, słuchowe. Tak bardzo zestrojone ze swoim ciałem, tak bardzo niewinne, tak bardzo ciekawskie i odważne, bezbronne i spójne, a jednocześnie takie potężne, takie mądre, takie kochane, takie dobre. Patrzysz na to niemowlę. I przypominasz sobie teraz wszystkie te krytyczne rzeczy, które mówiłaś w stronę swojego ciała. I patrzysz na to niemowlę, które jest połączone ze swoim ciałem, jak z niczym innym. Czy powtarzałabyś coś takiego jakimkolwiek malutkiemu dziecku? Oczywiście, że nie. Więc patrząc na to niemowlę, bierzesz je w ramiona i patrzysz jej w oczy, tej malutkiej, słodkiej dziewczynce, która patrzy w oczy też tobie. I ta dziewczynka zdaje się dokładnie wiedzieć, kim jesteś. Ona wie, kim jesteś. Ona wie, że to jest ona sama z przyszłości. I to małe dziecko patrzy na ciebie i nie może być z podziwu. Przecież ty chodzisz. Przecież ty czytasz, piszesz. Przecież gdyby nie twoje umiejętności, nie słuchałabyś teraz tego. Przecież obsługujesz sprzęty. Przecież potrafisz komunikować się z ludźmi nie za pomocą krzyku, ale za pomocą dźwięków, które artykułujesz i wychodzą z twojej buzi. Przecież ty tego wszystkiego się nauczyłaś i cały świat stoi przed tobą otworem. Przecież ty wyszłaś z tego czegoś, co było takie trudne dla tej malutkiej dziewczynki, gdy odrobinę podrosła i przechodziła coś, co było dla niej bardzo trudne, gdy stała się nastolatką, a stało się dla niej nie do zniesienia czasami. Przecież ty to wszystko przeszłaś. Ty jesteś dla niej dowodem, że można sobie poradzić. Ty jesteś dla niej wsparciem, jakiego szukała. Wzorem, którego potrzebuje. Właśnie ty. I to dziecko patrzy na ciebie, a ty patrzysz na nią. I dochodzi do ciebie niezwykła świadomość. Jak ja mogłam cię odrzucać? Wybacz mi to. Bardzo cię za to przepraszam. Kocham cię. I dziękuję ci, że jesteś taka malutka i taka silna. Dziękuję ci, że jesteś przy mnie. Dziękuję ci, że jesteś częścią mnie, że mogę cię doświadczyć teraz, dotknąć, poczuć poprzez moje ciało. Poprzez wrażenia, które pamiętam z mojego ciała. Gdyby nie ono, ja bym nie mogła teraz cię widzieć. Dzięki niemu ja to widzę. Dzięki temu ciebie widzę. I tak jak przytulasz tą malutką dziewczynkę do siebie, przytulasz ją do serca swojego, tuż przed wami staje to wyobrażenie twojego ciała, z którym rozmawiałaś przed chwilą. I ona też cię przytula. Jak gdybyście przytulały się we trójkę. I w tym momencie, w tej chwili zauważasz teraz coś niesamowitego. To ciało i energia tej malutkiej dziewczynki, one zaczynają się zmieniać w energię, w wirującą energię, o kolorze, jaki tylko ty widzisz, szumie, jaki tylko ty słyszysz, temperaturze, jaką tylko ty czujesz. I ta energia zaczyna wirować coraz szybciej, coraz bardziej, coraz wyraźniej. I ona scala się z tobą, jednoczy się z tobą. Całkowicie się z tobą jednoczy. I tak jak jednoczy się z tobą, tak wypiera wszystkie te stare schematy, wszystkie te myśli krytyczne. Wszystko kompletnie wypiera, wysuwa, wypłukuje, wypala, miażdży. Wysuwa z ciebie niczym miotełki, wywala z ciebie kompletnie, poza twoje ciało, poza twoje myśli, poza twoją energię, twoje emocje, twój intelekt. Wszystko.
jest usunięte. Wszystkie te stare, niepotrzebne schematy. Ta energia wiruje w Twojej głowie i oczyszcza Twoje myśli. Wiruje w Twoich oczach i otwiera je na prawdę. Wiruje w Twoich uszach i otwiera je na słyszenie prawdy. Wiruje w Twoim gardle, by otworzyć Twój głos, który jest narzędziem do komunikacji, który jest przedłużeniem Twojego charakteru i Twojej historii, który jest ważny, który jest konkretny i który potrzebuje być usłyszany. Ta energia wiruje w Twojej klatce piersiowej, otwierając Twoje serce na kochanie, na dawanie miłości. Wiruje w Twoich płucach, tak że Twój wdech przyjmuje miłość, a wydech oddaje miłość. Wiruje w Twoim brzuchu, oczyszczając go ze wszystkich złogów emocjonalnych. Wiruje, wiruje i wiruje tak mocno i wyraźnie i już teraz zachodzi w Tobie zmiana, którą będziesz widzieć w najbliższych dniach w swojej relacji ze sobą, bo przyjmujesz tę dziewczynkę do siebie, przyjmujesz energię swojego pięknego, dobrego, cudownego ciała, które jest tak wdzięczne, że żyje. Ta energia wiruje w Twoich nogach i tym samym łatwo i z gracją przechodzisz tanecznym krokiem z miejsca w miejsce, z sytuacji w sytuację, przyciągając to, co lubisz, co kochasz. Ta energia wiruje w Twoich dłoniach, które są otwarte na kreację. W tych ramionach, które są otwarte na przyjmowanie miłości, obejmowanie. Które są na wysokości Twojego serca, dzięki któremu czujesz. Ta energia wiruje w Tobie i delikatnie się wycisza. Wycisza się delikatnie. Delikatnie i spokojnie. I czujesz tę zmianę. Czujesz ją głęboko. I czując się lepiej niż wcześniej. Czując się doskonale, spójnie, jednolicie, odważnie, kobieco, soczyście, przyjemnie, dobrze. Z taką energią, z taką radością i delikatnością, i wrażliwością, i bezbronnością, i niezwykłą odwagą. Spokojnie i z łatwością powróć do siebie. Weź głęboki wdech i zamknij to cudowne odczucie w swoich płucach. Jak gdyby miało zakorzeniać się w Twoim sercu. Wypuść powietrze z płuc z głośnym ha. I gdy jesteś gotowa, otwórz oczy. I nie masz pojęcia, jak Ci dziękuję za to, że pozwoliłaś się poprowadzić. Za to, że mogłam Cię poprowadzić, że mogłam być tym, nazwę to poetycką, naczyniem, poprzez które mogłaś przyjąć to, co chciałam Ci przekazać. Takie medytacje prowadzę w moich kręgach kobiecych. Jeżeli jesteś zainteresowana, porozmawiaj ze mną, spotkajmy się. Opis jest pod wideo, a jeśli nie, to jest też całkowicie ok. Zapisz sobie tę medytację, jeśli Ci służy. Jeśli nie poczułaś nic, to jest całkowicie w porządku. Nic z Tobą nie jest nie tak, jest wszystko w porządku. Może to nie był ten czas, może to nie był ten moment, może ja nie jestem tą osobą, ale czczę Cię za to, że szukasz, że jesteś ciekawa. Jesteś tu po to, żeby doświadczać. A Twoje ciało jest Twoją świątynią. I gdyby nie Twoje cudowne ciało, ja nie mogłabym do Ciebie mówić. I bardzo Ci za to dziękuję. I życzę Ci soczystości, przyjemności i do usłyszenia. Do zobaczenia.